Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Meyer Ministries. Może masz jakiś zły nawyk i skupiasz się na przezwyciężaniu go. Jeśli skupisz się na kochaniu Boga i ludzi, to nawet nie będziesz wiedział, gdzie podziały się złe nawyki. Jezus często mówił o zasadzie kochania Boga całym sercem, duszą, umysłem i z całych sił i kochania bliźniego jak siebie samego. W Ewangelii Mateusza jest powiedziane, że jest to największe przykazanie w Biblii. Ewangelia Mateusza 22:36, nauczycielu, które z przykazań jest największe i najważniejsze, główne w prawie? Niektóre z przykazań mają mniejszą wagę, gdy inne większą. Ten człowiek chciał wejść w głęboką teologię. On mu odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem oraz intelektem. To jest największe, najważniejsze, główne przykazanie. Drugie jest podobne do niego. Będziesz miłował swego bliźniego, jak miłujesz siebie samego. W drugim rozdziale Jakuba autor pisze, jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie prawo, chodzi o prawo Nowego Przymierza, będziesz miłował bliźniego swego, jak miłujesz siebie samego, dobrze czynicie. Wiesz, co zrozumiałam? Jednym z powodów, dla których jestem szczęśliwa, że znów mogę o tym głosić, jest to, że wszyscy potrzebujemy słuchać tych słów od nowa i od nowa. Bo tego, o czym dziś mówię, twoje ciało nie chce robić. Nawet jeśli dzielimy się z innymi, nie lubimy się poświęcać. Kiedy coś jest dla nas dokuczliwe, czy chodzi o czas, pieniądze, czy cokolwiek innego, o wiele bardziej wolelibyśmy zrobić coś dla kogoś, kto na to zasługuje, a zwłaszcza do kogoś, kto nam się kiedyś na pewno odwdzięczy. O, chyba porozmawiam z tymi ludźmi. Tutaj jesteście? Słyszycie, co powiedziałam? Nie chcę nic dawać ludziom, którzy... Czasem lubimy dawać ludziom, bo lubimy czuć, że będą nam coś dłużni. Dlatego powinniśmy być naprawdę ostrożni, kiedy się dzielimy. Jeśli będziemy dzielić się tak jak Jezus, to nie będziemy mieć żadnych ukrytych motywów. Nic dziwnego, że w Ewangelii Mateusza Biblia mówi, że kiedy dajesz, nie pozwól, żeby lewica wiedziała, co czyni prawica. Innymi słowy, nie myśl o swojej dobroci. Po prostu rób to, co robisz, ze względu na miłość do Boga i pozwól, żeby to On ci odpłacił. Łatwo jest robić coś dla ludzi, gdy myślimy, że na to zasługują. Ale jeśli stąd wyjdziesz, wiesz, że w chrześcijaństwie ciężko jest nadążać za całym tym nauczaniem? Słuchasz wielu kazań i myślisz, muszę się modlić, studiować Biblię i w ogóle to wszystko. Robimy to wszystko, bo myślimy, że tak trzeba. I czasem nas to męczy. Ale wiesz co? Jeśli skupiasz się na miłości, wszystko inne samo przyjdzie. Naprawdę, może masz jakiś zły nawyk i skupiasz się na przezwyciężaniu go. Jeśli skupisz się na kochaniu Boga i ludzi, to niedługo nawet nie będziesz wiedział, gdzie podziały się złe nawyki. Zbyt często skupiamy się na naprawianiu tego, co jest złe, zamiast robić coś, co jest dobre. Dobrze słyszałeś, powtórzę to. Zbyt często skupiamy się na naprawianiu tego, co jest złe, zamiast robić coś, co jest dobre. Napisałam książkę o nawykach. Jej tytuł to Nawyki, kształtuj właściwe, przezwyciężaj złe. Nie powiedziałam przezwyciężaj złe i kształtuj właściwe. Powiedziałam kształtuj właściwe i przezwyciężaj złe. Wiesz czemu? Bo jeśli skupiasz się na robieniu tego, co właściwe, wtedy to, co złe, nie będzie miało przystępu do twojego życia. Ale jeśli będziesz cały czas przeznaczał na przezwyciężanie tego, co złe, to nie zaczniesz robić tego, co dobre. Czy nie tak robimy? Zawsze skupiamy się na tym, co złe. Nawet jeśli chodzi o relacje z ludźmi, czasem skupiamy się na mówieniu im, co muszą sobie zmienić, co jest złe. A może gdybyśmy więcej modlili się i motywowali ich w tym, co robią dobrze, to chętniej naprawiliby to, co złe.
To lepsze niż myślałam, ale nie wiem. Miłość możesz zobaczyć. Jest cierpliwa. Z pewnością mogłabym być bardziej cierpliwa. Jest szczodra. Nie tylko daje, ale daje to, co najlepsze. Jest łagodna. Miłość ma nawet dobre obyczaje. Mówi proszę i dziękuję. Miłość jest pokorna, nie uważa się za lepszą od innych ludzi. Jeśli nie uważamy się za lepszych od innych, to ich nie krytykujemy i nie osądzamy. To jest wspaniałe. Miłość zawsze wierzy w to, co najlepsze w człowieku. O rety, gdybym potrafiła żyć w miłości, to pozbyłabym się tych wszystkich podejrzeń. Co chcesz przez to powiedzieć? Miłość nigdy się nie poddaje. Miłość to coś, co możesz zobaczyć i poczuć. Miłość coś robi. Miłość jest aktywna, zaspokaja potrzeby. Kto jest moim bliźnim? Ten człowiek pomyślał, na pewno nie chodzi o pogan, Samarytan, heretyków czy kryminalistów. Na pewno nie prosisz mnie, Boże, żebym ich kochał. Kiedy to napisano, a dzisiaj jest jeszcze dużo gorzej, ludzi dzieliły mury, były podziały między klasami, bogatymi a biednymi, narodami. Żydzi uważali się za najlepszych na świecie, bo zostali wybrani przez Boga. Ale wiesz, że wybierając Żydów, Bóg nie zamykał się na innych ludzi. Chciał posłużyć się nimi, żeby przybliżyć do siebie inne ludy. Ostatnio zgłębiałam ten temat, bo chciałam lepiej zrozumieć, co to znaczy, że byli ludem wybranym. A co ze wszystkimi innymi? Bóg zawsze działa przez ludzi, żeby przyprowadzić do siebie innych. Działał przez Jezusa, żeby przyprowadzić nas. Działał przez Mojżesza, żeby wyciągnąć pozostałych Izraelitów z niewoli. I wiesz co? Bóg chce działać przez ciebie, żeby przyprowadzić kogoś innego. Bóg działa przez ludzi. I nawet w czasach Starego Testamentu, kiedy Żydzi byli wybranym ludem Bożym, istniały ścisłe regulacje, jak mają traktować obcych ludzi, tymczasowo zamieszkujących ich ziemię. Bóg ich nauczał, żeby traktowali ich z szacunkiem. Dlaczego nie wybrał Żydów, mówiąc, jesteście najlepsi, a cała reszta zostaje odrzucona? Ale oni tak to rozumieli, jesteśmy lepsi od innych. Dlatego wznosili mury, niewidzialne mury między nimi a innymi ludźmi. Znali prawo, umieli cytować wersety. Nie sądzę, żeby mieli wtedy zakreślacze, ale gdyby je mieli, to zakreślaliby fragmenty swoich Biblii. Nie mieli wtedy takiej Biblii jak my. Ale cokolwiek mieli, mogli to czytać, jestem pewna, że zakreślaliby wersety albo przypinali je do drzwi. Chcieli dawać wszystkim do zrozumienia, ile wiedzą. Myślę, że my też trochę tacy jesteśmy. Możesz mieć olbrzymią biblioteczkę chrześcijańskich książek i jesteś z niej taki dumny. Ludzie mówią, mam wszystkie twoje książki. Ale ja po ich zachowaniu umiem powiedzieć, czy którąkolwiek przeczytali. Posiadanie dużej biblioteczki nic nie znaczy. Co robisz? Jak się zachowujesz? To są ważne rzeczy. Jezus próbował powiedzieć temu człowiekowi to samo, co mówi do nas dziś. Jezus rzekł, odpowiem na twoje pytanie, ale wysłuchaj pewnej historii. Tak właśnie robił. Opowiadał historie, przypowieści, żeby dawać ludziom głębokie, przepełnione teologią lekcje. Zaczynamy. Uwielbiam ją. Ewangelia Łukasza 10:30-35. Jezus, chcąc dotrzeć do niego, rzekł. To znaczy, że naprawdę postanowił go czegoś nauczyć. Chcesz się sprzeczać? No to porozmawiajmy sobie. Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha. Gdy wpadł w ręce zbójców,
którzy odarli go z ubrania, czyli zostawili go nagiego, zabrali mu wszystko, co miał, zranili i zostawili na drodze, wcale się nim nie przejmując, na pół martwego. Nie pomijajmy tego fragmentu za szybko. Pomyślmy o tym człowieku, idzie gdzieś i wtedy chwytają go z góry. Droga, którą szedł, była niebezpieczna. Było tam mnóstwo kryjówek, w których czaili się bandyci, żeby napadać na ludzi. Myślę, że nie chciałbyś znaleźć się na takiej drodze do Jerycha, chyba że nie miałbyś wyboru. Pobili go, odarli z ubrań, zabrali wszystko, co przy sobie miał i leżał tak, krwawiąc na drodze. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Jeśli ktokolwiek miałby mu pomóc, to spodziewasz się, że na pewno kapłan. Tak samo Lewita, kolejny przykład religijnej osoby, tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Ile osób mijamy na ulicach? Odchodzimy od nich. Nie zachowuj się, jakbyś czasami nie widywał niepożądanych ludzi. Jesteśmy dobrzy w ich omijaniu. Jeśli nie chcesz z kimś rozmawiać, bo może jak zaczniesz, to... Nie wiem, może będziesz musiał go słuchać przez 20-15 minut. Dlatego nie chcesz w ogóle zaczynać takiej rozmowy. No nie, o nie. Może nie chcesz słuchać tej osoby za każdym razem, kiedy się widzicie, ale jeśli twoje serce jest naprawdę otwarte na Boga, to On może powie ci, tym razem chcę, żebyś posłuchał tego człowieka. Służ mu i poświęć mu 15 minut. To jeden ze sposobów dzielenia się. Chodzi o zwykłe wysłuchanie kogoś, danie szansy na rozmowę. Opowiem teraz krótką historię, która wydarzyła się wiele lat temu, gdy wiedziałam o wiele mniej niż teraz, ale próbowałam nauczyć się nowych rzeczy. Poszłam do lekarza, wydaje mi się, że mój syn złamał rękę i zabrałam go, żeby zdjęli mu gips, albo coś w tym rodzaju, nie pamiętam. Był tam starszy pan z nogą w gipsie. A ja przyniosłam ze sobą Biblię. Chciałam ją poczytać, modlić się, chciałam się uduchawiać. Ale ten starszy pan chciał ze mną porozmawiać, opowiedzieć mi, jak poślizgnął się na lodzie, o swoim gipsie, jak długo go nosił, jak się czuje. Nie chciałam go słuchać, chciałam być uduchowiona. Rozumiesz mnie? Nie mam dla ciebie czasu. Chcę pozakreślać sobie kartki w Biblii. I wiesz co? Bóg przemówił do mnie. Czy gdyby tu siedział Billy Graham, porozmawiałabyś z nim? Nie potrzebowałam dłuższej przemowy, wiedziałam, co Bóg chce mi przekazać. Tak, porozmawiałabyś z Nim, bo miałabyś z tego korzyść. Ważnej osobie poświęciłabyś uwagę. Mogłabyś porozmawiać z Nim cały dzień. Ale ten starszy pan nic dla ciebie nie znaczy. To, że dla ciebie jest nikim, nie znaczy, że jest nikim dla Boga. O, Rety! Oto co znaczy służyć Bogu. To nie jest doskonała frekwencja w kościele i zakreślanie wersetów Biblii. Służenie Bogu to wychodzenie do ludzi i pokazywanie im Jezusa, bo być może będziesz jedyną osobą znającą Jezusa, jaką kiedykolwiek spotkają. I ja też. Pewien zaś Samarytanin, uważaj, młody uczony w piśmie, zaczyna się denerwować, bo myśli, nie mów mi,
że będziesz teraz wychwalał Samarytanina. Między Żydami a Samarytanami były wielkie podziały. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, poruszył nim żal i współczucie. O, tak mi ciebie żal, siostro. Ale zrobisz coś, żeby mi pomóc? Tak mi przykro z twojego powodu. Jeśli naprawdę czujesz żal i współczucie, zapytaj Boga, czy jest coś, co powinienem zrobić. Może nic nie możesz zrobić, ale możesz okazać empatię. Możesz się modlić, możesz zachęcać i może to wszystko. Ale jeśli zaczniesz pytać w każdej sytuacji, Boże, czy powinienem coś zrobić? Ktoś tutaj robi minę niewiniątka. Opowiem ci, jak Bóg przemówił do mojego serca kilka lat temu. Nie spodoba ci się to, mi też się nie spodobało. Modliłam się do Boga, żeby komuś pomógł. Odpowiedział, dlaczego prosisz o to mnie? Ty możesz to zrobić. Zrozumiałam, że nie musimy prosić Boga o zrobienie czegoś, co my sami możemy zrobić, ale nie chcemy. Nie wiem, może pracujesz z kimś, kto jest w trudnej sytuacji. Mąż koleżanki stracił pracę i usłyszałeś od kogoś, że zalegają z 3-miesięcznymi opłatami za czynsz i mogą zostać eksmitowani. O Boże, wyślij do Suzy kogoś, kto jej opłaci czynsz. I już czuję to. Powinieneś być tego świadomy. Gdybym powiedziała coś, co twoje ciało lubi, powiedziałbyś... Ale gdy mówię, opłać jej czynsz, to czujesz, że... Dlaczego ja mam jej pomóc? Nawet nie jest dla mnie miła. Dostała awans, na który ja liczyłam. Czemu mam jej pomóc? Jest nieznośna. Więc tego człowieka poruszył żal i współczucie. Nie tylko to poczuł, ale też ruszyło go to. Możesz więc czuć szczere współczucie albo nic nie czuć, gdy przystępujesz do działania. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Przeczytałam gdzieś, że skoro Samarytanin opatrzył jego rany, a raczej nie podróżował z bandażami, możliwe jest, że musiał rozerwać swoją odzież, żeby zrobić z niej bandaże do opatrzenia ran tego mężczyzny. A jeśli go położył na swoim ośle czy koniu, to sam pewnie musiał dalej iść. Wcale nie było to dla niego wygodne. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł, miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Wiesz, co mi się podoba? Że nie wyznaczył żadnych granic pomocy. Widzę tu coś wielkiego. Powiedział, obojętnie, ile cię to będzie kosztować, zapłacę za to. Czytałam, że ilość pieniędzy, jakie zostawił gospodarzowi, mogła pokryć nawet 24 noce w gospodzie. Osobiście poświęcił mu 2 dni, ale zrobił dla niego znacznie więcej. Oddam tobie, gdy będę wracał. Czasami robimy coś tylko po to, żeby uspokoić nasze sumienie, ale może nie robimy dość dużo, żeby dobrze wykonać zadanie. Nie wiem jak ty, ale ja się cieszę, że Jezus powiedział, dokonało się. Przeszedł całą drogę i wypełnił dzieło.
zrobił wszystko, co miał zrobić. I wiesz co? Moja matka i ojciec i ciotka, którą też opiekowaliśmy się, bo nie miała dzieci. Mój ojciec odszedł może 6 lat temu. Matka 3 lata temu, a ciotka rok temu. I wiesz co? Tak się cieszę, że zajmowałam się nimi do końca. Mogę powiedzieć, zrobiłam to. Zrobiłam wszystko, czego Bóg ode mnie chciał. Musimy być ludźmi, którzy kończą zadanie, a nie tylko wiedzą, jak je zacząć. Właśnie na takim etapie jestem, doszłam tak daleko. Czasami się męczę. To nie jest moja pierwsza konferencja. Przeprowadziłam ich 1000. Ale chcę skończyć. Chcę skończyć to, co dał mi Bóg. Nie chcę tylko zaczynać, żeby potem się poddać, gdy będzie trudniej. Chcę kończyć. W życiu powinniśmy kończyć bez względu na to, ile to będzie nas kosztować. Kapłan, nie wiem, czemu się nie zatrzymał. To religijny człowiek. Dlaczego się nie zatrzymał? Cóż? Może był w drodze do kościoła. Albo wracał z kościoła do domu na obiad. To jeszcze gorsze. Powiedzmy, gdy stąd wyjdziesz, mam nadzieję, że nikomu teraz nie prorokuję, gdy stąd wyjdziesz, zobaczysz na parkingu kogoś, kto złapał gumę. Możesz minąć tę osobę albo... Chociaż tego nie planowałeś i głowę masz gdzieś indziej i burczy ci brzuch z głodu. O, rety. Albo możesz zatrzymać samochód i powiedzieć, czy mogę ci w czymś pomóc? Nie umiem zmienić opony, ale mogę gdzieś zadzwonić albo pomóc w czymś innym. Czy mogę ci pomóc? Może ta osoba się rozpłacze i powie, muszę to naprawić, ale nie mam pieniędzy. Możesz za to zapłacić. Nie mam na to czasu. Muszę wrócić na obiad do domu. Po konferencji Joyce Meyer. To by było jeszcze gorsze, gdybyś tak się zachował po konferencji. Wszyscy nosimy na szyi coś takiego. Nie przeszkadzać. Może nie nosisz tabliczki, ale na pewno jest tam przekaz. Nie przeszkadzaj mi, mam swoje plany. Jestem zajęta, mam plan, jak wydać swoje pieniądze. Nie mam czasu. Nie przeszkadzaj mi. Nie mam czasu. Nie przeszkadzaj mi. Możesz to wywiesić na drzwiach pokoju w hotelu. Czasem nawet wieszam taką tabliczkę na drzwiach w domu. Dla żartu. Kręci się tu tylu ludzi, dzieci, wnuków. Ale nie możesz wywiesić jej na swoim życiu, żeby nie wykonać dzieła, do którego Bóg cię powołał. Wielu ludzi miało okazję pomóc temu cierpiącemu człowiekowi, ale minęli go. Ja nie chcę tego robić i chcę mieć pewność, że ludzie, których mam przywilej uczyć, też tego nie robią. Miło jest komuś powiedzieć, kocham cię, ale to nasze działania wywierają wpływ. Dlatego zachęcam ciebie i też samą siebie. Bądźmy wszyscy dobrymi Samarytanami.